Siema. Dzień dobry. Dzisiaj znów w stylu Walaszka. Ciekawe, czy kiedyś postanowi opatentować swój głos. Pewnie tak, bo on leci na hajs. Ech, grubas jeden. No ale dobra. Mama mówiła: jeżeli impreza ma być fajna i bezpieczna, to zawsze pamiętaj o gumkach. Dokładnie tak. Gumki do magnetofonu. Jak ci strzeli w kasprzaku, to po imprezie i wszystkie laski sobie pójdą w cholerę do Bogola w Polonezie, który ma pewnie już CD. Ech, Bogole. Kiedy to się stanie? Kiedy nastąpi to bogactwo? Czy w ogóle nastąpi? Nie wiem. Ale wróćmy do rzeczywistości. I zabrać wszystko tym złodziejom! Kurwa, masakra. Poniedziałki rano, w weekend oczywiście spożywałem Bigos. Bo był. Już nie ma, jest zupa z dyni, też lubię. Więc dzisiaj zabieramy się za zmianę gumek. Czeka to już chyba z pół roku, ale właściciel sprzętu jeszcze mnie nie chce zabić. Naprawdę wierzył, że mu to kiedyś oddam. Ja też... Ja nie wierzę. Do zobaczenia, zapraszam na film. Dobra, lecimy z tematem. Odpięte taśmy. Ściągamy mortkę. Jak to tu siedzi? Zaraz się udało, no co ty? To będzie masakra. Serio. Nawet, kurde, nie mam pomysłu, jak to szarpnąć. Ja pierdziele. W co ja się wpakowałem? Stare paski się lepią, jakby były skupy. Skitu.
to jest paska jak flukis. Co to kurde jest? Jak to jest możliwe, że pasek się tak zniszczył? O kurde, tu jeszcze jakiś kawał. Boże. O kurde. O. Robię to co noc, nikogo nie proszę o pomoc. Znowu wychodzę na FOMO, a chciałbym to szczerze pierdolić jak pomo. Nie poszło mi wolno. Widzę, że pani się kończą. Jestem pijany, a ten skóry na to chyba coś połudno. Widzę, że to mi całe mordo. A ten wątpię spokoju z kroku. A to mi dojdzie, że to jest wygodne. To tam coś tam jest tam odkrącę. Chyba to my, że prawie są wątpią. Widzę, że wątpią, wątpią. Powiem mnie to, a to znowu będzie wątpią. On jest free, a ja chciałem z tym coś znaleźć. Grubo. Spoko, myślę, że będzie gorzej. Wszystko się lepiej, jakby było jakąś smołą. Nic, chemia i myjemy. Na mechanizmie napis 95 rok, więc już swoje, dobre. 18 lat sprzęt ma.
Ciekawe, czy to jest...
Ja pierdolę. Co to się kurde stanęło tutaj? Mega wchodzi w reakcję. Ach, czekaj, czy łapy do mnie.
Nagrywanie mi się włączyło. Musiałem spojrzeć w serwis manuala, jak założyć paski, ale przy drugim mechanizmie to nagrał. Tak więc jak ktoś jest ciekawy, to zapraszam. Ale dosyć sprytnie jest to wszystko zrobione.
Masakra, jednym słowem. To czyszczenie najgorsze. Coś nawet mamy nagrane. Za chwilę podłączymy głośnik, jak skończymy drugą kieszeń i posłuchamy sobie kaset. Druga część zabawy. Lekko doświadczeni już wiemy, co warto zrobić wcześniej. A najlepiej byłoby pobrać od razu instrukcję serwisową, która jest dostępna w internecie za darmo. Co by może przyspieszyło trochę. A na pewno dobrze wiedzieć, co się naprawia i jak to naprawić, jeżeli nie mamy takiej wiedzy od początku. Tak, ten cienki przewód jest od głowicy. Wow, tu przynajmniej wiemy, gdzie się cały pasek podział. Super, a jedna rolka czysta. Tam ma tylko tutaj kawałek. Tu mamy jeszcze jeden kawałek. I powiem szczerze, że poszło gładko. Tam jest chyba coś jeszcze, ale leży tak niegroźnie. Usuniemy jeszcze.
Dobra, wszystko jest czyste. Warto sobie to tutaj założyć, wtedy nam od razu wpadnie i sobie na przykład pincetą tylko spychamy gumkę na napęd. Dobra, to też mamy. Tutaj też musimy wykonać taki trik z naciąganiem sobie gumki. Coś takiego, gdzieś tutaj jest wtedy ta rolka. Wszystko mamy, próbujemy. Klik. Jest. To będzie ciężkie do uchwycenia kamerą. Tutaj wystarczy tylko ją nasunąć do góry i też nam siedzi. Jest w pytaniu. Ciekawe, czy to było w instrukcji serwisowej, pobrałem ją, ale szybciej udało mi się rozkminić to. Mineboard. Skromnie, to jest kieszeń tylko do odtwarzania, ale są dwie regulacje prędkości i jeszcze jakieś. Dobra.
chyba ekranowy przewód. Dobra. Chyba jest poskładane, taśmy siedzą. Skręcamy. Takie są kontrowersyjne te złączki, ale jeżeli to działa. Szczerze powiedziawszy, 95 rok, mamy zepsute tylko paski i w wcześniejszym odcinku, na który zapraszam, był opisany problem z nim, że był trubkiem i rezystor na zasilaczu zepsuty. Dobra, zanim skręcimy, podajmy mu napięcie. Szczerze powiedziawszy, git. '95 rok. Auto co ona robi? Sprytny odtwarzacz. Chyba gotowa do skręcenia i do przekazania wesołych informacji właścicielowi sprzętu. Thank you.
Pozdro!